Bronisław Szydłowski trzykrotnie popełniał samobójstwo. Zapowiada, że zrobi to ponownie. Ja się śmierci nie boję. Czy samobójstwo może być sposobem na podróżowanie między życiem a śmiercią? Czy dążenie do wyzwolenia duszy usprawiedliwia samobójstwo? Ciało jest więzieniem dla duszy. Tajemnica życia po śmierci. Tajemnica darów, które można otrzymać po tamtej stronie. Nie do wiary. W środę o 22:30.